Jubileusz to takie spotkanie naszego wczoraj z naszym dziś. Przeżywam w tych dniach ten jubileusz związany z 80-leciem moich urodzin. Tak głęboko jestem poruszony Słowem Bożym, które przypadło mi na dzień 22 czerwca bieżącego roku, na dzień moich urodzin. Mianowicie w psalmie 90, który odmawiać trzeba było w tym właśnie dniu, znajdują się słowa psalmisty. Miarą naszego życia jest lat 70. 80, gdy jesteśmy mocni. Pochyliłem się wówczas i ciągle jeszcze nad tym słowem psalmisty. Przekroczyłem 70 lat. 80, powiada psalmista, gdy się jest mocnym. Fizycznie czuję się słabszy. Czy duchowo mocniejszy? Chciałbym. Bóg to wie. Ale kiedy obejmuję myślą całe moje dotychczasowe życie, to chciałbym być mocny. Mocą tej wiary, którą przeszczepili we mnie moi rodzice. Mocą tej wiary, która została złożona w moim sercu, w moim wnętrzu, na Chrzcie Świętym. Chciałbym ciągle w tej łasce chrztu wzrastać i się umacniać. Chciałbym być mocny łaską sakramentu bierzmowania. To przecież działanie Ducha Świętego, Jego mocy. To przecież Eucharystia z dawnych lat i obecnie źródło chrześcijańskiego życia i zarazem szczyt tegoż życia. Tam szukałbym mocy dla siebie. Jeśli chciałbym czuć się mocny, to nie mógłbym nie odwołać się do tych wszystkich ludzi, których Bóg postawił na drodze mojego życia. Począwszy od szkoły podstawowej, poprzez średnią, poprzez seminarium, poprzez studia wyższe i wielu, wielu innych ludzi, które dane mi było spotykać, o których mogłem wiele brać, którzy mnie formowali intelektualnie i duchowo. A potem te zadania, które Kościół mi zwierzył, poprzez posługę kapłańską, a później przez udział w Chrystusowym kapłaństwie, a także kiedy mogłem dostąpić tej wielkiej, niezasłużonej łaski przyjęcia święceń biskupich. To był wielki czas dany mi od Boga do tego, żebym poprzez podejmowanie wszystkich wyzwań współczesnego świata i odpowiadanie na nie mocą Bożą, słowem, sakramentami, próbą przewodniczenia ludziom na drogach wiodących do zbawienia, mógł się czuć mocny. I za to Panu Bogu dziękuję. Ciągle otwieram się na działanie Ducha Świętego, ponieważ pod tym wezwaniem rozpocząłem moją posługę biskupią in virtute spiritus, w mocy Ducha. Przyzywałem podczas święceń Ducha Świętego, Jego mocy i przyzywałem i przyzywam jej nieustannie, dlatego że dzisiaj, choć w innym wymiarze, czuję się obecny w Kościele i za ten Kościół odpowiedzialny. I chciałbym mimo mojego wieku, mimo nowej sytuacji, jednak zachować w sobie to gorące pragnienie dania z siebie tego wszystkiego, czym mogę jeszcze usłużyć Kościołowi. Można przywołać w takim momencie podczas refleksji wiele konkretnych wydarzeń, które wpisały się bardzo głęboko w moje życie i zaważyły także na jego kształcie, postawie,
wymiarze mam na uwadze Jana Pawła II. To on przecież mianował mnie biskupem pomocniczym, potem biskupem diecezjalnym. To on jakby wyznaczał mi etapy mojego życia i mojej posługi biskupiej, kiedy podniósł naszą diecezję do rangi archidiecezji, a mnie mianował arcybiskupem metropolitą łódzkim. A jego obecność na naszym łódzkim lotnisku to wydarzenie najbardziej znaczące w historii naszego miasta. Niełatwo do tego doszło. Nie dlatego, żeby Ojciec Święty miał jakiekolwiek zastrzeżenia do naszej prośby, ale wszyscy biskupi zabiegali o jego obecność. Trzeba było dokonać pewnego wyboru i tak się szczęśliwie ułożyło, że przedłożone przeze mnie argumenty zostały przez Ojca Świętego przyjęte, a potem podczas spotkania w katedrze z ludźmi nauki i kultury powiedział: niech Bóg wynagrodzi temu, który wymyślił stację łódzką, mój pobyt w Łodzi. Nie mogę sobie tego przypisać do końca. Jakiś mam w tym udział. I dlatego też wobec Ojca Świętego Jana Pawła II żywię ogromną miłość, szacunek, a teraz przyzywam jego patronatu w wielu sprawach, których Kościół łódzki doświadcza, przeżywa, niezależnie od tego, kto tym Kościołem kieruje. Przede wszystkim Duch Święty. On Kościół prowadzi, uświęca, jest tym architektem budowania tego, co Boże, nadprzyrodzone w sercach ludzkich i w całej wspólnocie kościelnej.